Cześć! W dzisiejszej lekcji z serii Gramatyka w praktyce powiemy sobie o przyimkach, które łączą się z biernikiem, czyli niemieckim akuzatywem. Pierwszym przyimkiem, który łączy się z biernikiem, jest przyimek durch. Durch oznacza przez. Na przykład idę przez ulicę. Ich gehe durch eine Straße. Albo idę przez las. Ich gehe durch den Wald. Możemy również powiedzieć, że ja patrzę, spoglądam przez okno. Ich schaue durch das Fenster. Durch oznacza przez. Posłuchajcie również przykładu w piosence z przyimkiem durch. Słyszeliśmy die Affen rasen durch den Wald, czyli małpy pędzą, biegną przez las. Posłuchajcie jeszcze drugiego przykładu. Usłyszeliśmy und ich kämpf mich durch die Nacht. I walczę przez noc. Durch die Nacht, przez noc. Durch die ganze Nacht, przez całą noc. Czyli durch oznacza przez. Naszym kolejnym przyimkiem łączącym się z biernikiem jest przyimek für. Für oznacza dla bądź za. Für łączy się również, możemy spotkać również z rekcją czasownika. Wtedy für oczywiście może mieć też inne znaczenia, jednak główne znaczenia przyimka für to dla bądź za. Na przykład mam coś dla kogoś. Etwas für den Vater, czyli coś dla taty, für meinen Vater, również oznacza za, czyli na przykład er hat eine Jacke für 20 euro gekauft, czyli on kupił kurtkę za 20 euro, czyli für, dla oraz za. Posłuchajcie przykładu właśnie z przyimkiem für. Tomaten, heute jetzt bin ich, die Tomaten. Das Kilo für 1,50 Euro. Usłyszeliśmy Tomaten, heute ganz billig, die Tomaten, das Kilo für 1,50 Euro. I tutaj właśnie für zostało użyte jako za, czyli pomidory, kilogram za euro 50. Czyli właśnie tutaj für w znaczeniu za. Posłuchajcie również przykładu z drugim znaczeniem przyimka für. Das macht dann 10 Euro für jede Familie. Usłyszeliśmy das macht dann 10 Euro für jede von Ihnen, czyli to razem 10 euro dla każdej z pań. Für jede von Ihnen, dla każdej z pań. Naszym kolejnym przyimkiem łączącym się z biernikiem jest przyimek gegen. Gegen oznacza przeciw. Na przykład ja nie mam nic przeciw tobie, ja nie mam nic przeciw twojemu pomysłowi, czyli gegen przeciw. Ale też w znaczeniu takim, że coś działa na coś, na przykład lekarstwo na grypę, lekarstwo na kaszel, czyli jakby przeciw czemuś działa, to lekarstwo. I tak najlepiej to tłumaczyć, wtedy nie dojdzie nam dodatkowo to tłumaczenie na jako gegen, tylko właśnie cały czas jako przeciw, czyli na przykład tabletki przeciw czemuś, czyli na coś, tłumacząc dokładnie na język polski. Na przykład możemy powiedzieć sobie Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Czy ma Pani coś na bóle głowy? W tym znaczeniu właśnie przeciw, żeby zadziałać przeciw tym bólom głowy. Ale przeciw oczywiście też, jeżeli coś jest przeciw czemuś, protestujemy przeciw czemuś, to właśnie wtedy też użyjemy przyimka gegen. Posłuchajcie przykładu. Tausende Migranten protestieren gegen die unmenschlichen Bedingungen im überfüllten Registrierlager Moria. Usłyszeliśmy tausende Migranten protestieren gegen die unmenschlichen Bedingungen im Lager Moria. Czyli tysiące migrantów protestuje przeciw nieludzkim warunkom w obozie Moria. Czyli tutaj właśnie gegen, przeciw czemuś, na przykład właśnie protestować.
Posłuchajcie jeszcze drugiego przykładu, w którym właśnie gegen będzie w tym znaczeniu, że przeciw czemuś działać, czyli lekarstwo przeciw czemuś. Ja, Sie bekommen von mir etwas gegen die Halsschmerzen und gegen die Gliederschmerzen. Usłyszeliśmy, Sie bekommen etwas von mir gegen die Halsschmerzen und gegen die Gliederschmerzen. Czyli otrzyma Pani coś ode mnie przeciw, czyli na bóle gardła oraz bóle części ciała, Gliederschmerzen jako członków ciała, czyli rąk, nóg. Czyli gegen, łączące się z piernikiem, użyjemy właśnie w znaczeniu przeciw, bądź lekarstwo na coś. Naszym kolejnym przyimkiem łączącym się z biernikiem jest przyimek ohne, czyli bez. Jednak bardzo często używamy bez, po tym przyimku nie używamy często rodzajnika. Na przykład mówimy, ich möchte eine Tasse Kaffee ohne Zucker. Czyli po tym ohne często właśnie tego rodzajnika nie ma. Ale możemy na przykład sobie powiedzieć ohne mich, beze mnie. I tutaj dokładnie widzimy, że po ohne właśnie występuje biernik, czyli nasz niemiecki akuzatyw. Możemy również powiedzieć takie zdanie, die Wohnung kostet 900 euro ohne Nebenkosten, czyli mieszkanie kosztuje 900 euro bez kosztów pobocznych, bez kosztów dodatkowych, takich jak prąd, woda itd. Posłuchajcie przykładu, w którym usłyszycie właśnie przyimek ohne. Möchten Sie den Kuchen mit oder ohne Sahne? Usłyszeliśmy, möchten Sie den Kuchen mit oder ohne Sahne? Czy chcieliby Państwo ciasto z lub bez śmietany? I jak widzicie, po ohne również nie wystąpił rodzajnik. Naszym kolejnym przyimkiem łączącym się z biernikiem jest przyimek um. Um występuje zazwyczaj w znaczeniu o jakiejś godzinie, um 6 Uhr, um 12 Uhr. Jednak ma również znaczenie wokół, na przykład rund um den Tisch, czyli wokół stołu, dookoła stołu. Również często występuje z rekcją czasownika, na przykład es geht chodzi o. Posłuchajcie przykładu, w którym wystąpi właśnie dwukrotnie. Pierwszy raz z rekcją czasownika, a drugi raz w znaczeniu swoim wokół. In diesem Video geht es sechs eher kuriose Fakten rund den Europapark. Usłyszeliśmy, in diesem Video geht es sechs eher kuriose Fakten rund den Europapark. Czyli w tym wideo chodzi o sześć kuriozalnych faktów wokół Europejskiego Parku, Parku Europy. Czyli rund den Europapark, czyli tutaj mamy wokół, w tym znaczeniu wokół, a es geht jako chodzi o, czyli połączenie przyimka właśnie z rekcją. Tak jak powiedziałam, często używamy z godzinami, dlatego posłuchajcie przykładu właśnie, w którym zostało użyte do godziny. Morgen 12 Uhr. Usłyszeliśmy morgen 12 Uhr, czyli jutro o 12 godzinie. I naszym ostatnim przyimkiem łączącym się z biernikiem jest przyimek entlang, czyli wzdłuż. Entlang możecie spotkać również w połączeniu z genitivem, jednak entlang łączy się z akuzatywem, może być to genitiv lub akuzatyw. Jednak bardzo często, najczęściej spotykamy właśnie entlang w połączeniu z biernikiem. Na przykład, ich gehe die Straße entlang, idę wzdłuż ulicy. Albo wir gingen die Küste entlang, czyli my poszliśmy wzdłuż wybrzeża. Posłuchajcie również przykładu, w którym ten przyimek entlang występuje. Klang durch dich, die Straße entlang. Usłyszeliśmy du und ich die Straßen entlang, czyli ty i ja, w głowie mamy, idziemy wzdłuż ulicami, czyli die Straßen entlang. Widzimy, że to entlang bardzo często występuje po prostu po rzeczowniku, którego ten przyimek dotyczy. I to wszystko w dzisiejszej gramatyce w praktyce. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.